Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Kontynuujemy, słuchajcie, naszą podróż do miasta. No bo cóż innego w sumie nam pozostało w tej sytuacji. No i widzę, że po drodze będziemy mieć, no, parę nieprzyjemności. Czekajcie, ja bym chciał sobie ten łuk. A, ja wiem, dlaczego ja nie mogę z niego strzelać, bo ja nie mam czym strzelać. Kurna, no tak. Przecież ja nie zabrałem żadnych strzał. Ale ja jestem kasztanem, masakra. Ty, ale może mały kołczan strzał? O, ja nie wiedziałem, że to tak działa. Myślałem, że po prostu... O! No dobra, to ja nie wiedział, że to tak działa. Tego bym chciał. O, dobra, jest one hit. Chodź, chodź, trochę bliżej. Dobra. Nie no, to ja... Nie no, jak tak ja będę strzelał, to ja tak się mogę bawić. Mogę podejść bliżej? Dziękuję. No ale to trzeba... Dobra, jak on podleci. No dawaj, dawaj, dawaj. No chodź tą krwiopijcą, chodź. Aha, kurwa. No przecież... Możesz jakoś tak lepiej latać? A nie jak pijana? O, dziękuję. Jeszcze strzał. Dobra, git. No teraz możemy sobie zejść spokojnie przynajmniej. Ja z krwiopiców coś mogę? Nie mogę. A, bo ja nie zrobiłem tych żądeł jeszcze, nie? Niczego tu nie znajdę. Kurna, no i widzicie. O! Smoczy korzeń. To jest akurat giga cenne. Jakiś kufer nawet tutaj jest. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O! Tego to Jorzek się nie spodziewał. A tu jakieś ziele lecznicze. Niebieski bez. Dobra, mięso kopacza. Trzeba to pozwiedzać, słuchajcie, bo te mięsa kopacza to może gówno akurat tam warte są i te ciemne grzyby. Ale, tak wiecie, grosz do grosza i później coś z tego wychodzi, nie? Już chyba nic więcej, chociaż... Tam było zębate ziele, dobra. To trzeba po to podejść. Jup, weźmy sobie. Ty, a co to jest? Czym? Złoże żelaza. My kilofu nie mamy. Musiałbym kilof kupić. Musiałbym kilof kupić, albo skądś zdobyć. No bo jest trochę bida. A faktycznie, kurna, tych złóż było parę, no bo przecież i... Aha, na... Jak idę na X, to nie zbieram szybciej. Pamiętam, że chyba w trójce tak było, że jak się nacisnęło kradanie, to można było instant rzeczy zbierać. Znaczy, wiecie, nie było animacji wtedy po prostu. Myślałem, że może tutaj tak samo to działa, ale widzę, że jednak nie. No szkoda. No szkoda, szkoda, szkoda. Oj! Oj, kurwa! Ej, ej, spokojnie! Za dużo was tutaj, za dużo was tutaj! Nie wszyscy naraz! Dobra, szczura to my sobie pokonamy, to nie problem. Kurna! No przestań mi gryźć tym szczurem. Dobra. Ze szczurem żaden problem. Gorzej z tymi goblinami, bo ich jest dużo. A to są zwykłe? Zwykłe. Już myślałem, że czarne gobliny. Jeszcze wilk gdzieś tam z boku. I ścierwojad. Nie no, co tu jest? No chodźcie, chodźcie, no. No chodź, chodź. O, ale nie wszyscy naraz, co? Kurwa, no i to jest główny problem... Tymi goblinami, że one obsiadają człowieka dosłownie, nie? One dosłownie człowieka obsiadają. No czy zginiesz dzisiaj? Dobra, ja pierd... Ale powiem wam ledwo, nie? Ledwo. Mam nadzieję, że mamy jeszcze jakieś żarełko, żeby coś tam się podregenerować. Owadzie mięso to nie. Zupka. Gulasz. Szaszłyk mamy. Dobra, no to szaszłyczek to pewno, to jak aż miło wchodzi. Zapiszemy sobie grę. No dalej żałuję, że nie ma quick save'a, nie? Że nie mogę sobie, nie wiem, nacisnąć F5 na przykład, żeby wiecie, żeby zapisać. Tylko muszę się męczyć z tym wchodzeniem, escape, zapisz, bla bla bla. Bo to jest irytujące, nie? To jest po prostu irytujące. Tylko tyle i aż tyle. Dobra, chodźmy na tego wilka tu. Bo wilcy nie wilcy, ale zależy mi na tym, żeby go oskurować. Bo jakby nie było, jest to...
Free hajs, jeśli go pokonamy. Jeśli. Bo widzę, że tu jest tak... Chociaż... Nie no, błagam, dobra. O, kły z niego, skóra, pazury, no i to mi się podoba. Tak, to można by było cały czas. Jakieś wschodnie fiołki jeszcze. Ciekawe, czy to będzie do jakiejś misji. Wygląda jakby było. Tu jeszcze coś jest też. O kurwa. Ale się wystraszyłem, a to tylko kretoszczur. Dobra, trzeba go obić po prostu. Ale wystraszyłem się go, no. I. Tu chyba gobliny są, co? To brzmi jakby gobliny tu były. Dobra, weźmy sobie na pewno jakąś porcyjkę, zjedzmy. I idźmy. Nie, no tu ewidentnie gobliny są. O kurwa, tylko ile ich tu jest? Dobra, trzeba się cofnąć. Niech po jednym chociaż przybiegnie. Nie ma szans chyba, żeby po jednym przybiegli, co? A to raczej nie są zwykłe gobliny, tylko czarne gobliny, no właśnie. O, trafiłem. O kurwa. Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Cztery mnie gonią, ucieczka, spierdalamy! Spierdalamy! To zagnoje, ty. Ja rozumiem, jeden, dwóch. Ale czterech? To już lekka przygina. Dobra, trzech. Dwóch. Bijemy ich, bijemy ich. Kurwa, najgorsze jest to, że one tak biegają, nie? Bo gdyby one tak nie obiegały, nie byłoby problemu. Umieram. Albo my, albo oni. O, o kurwa. No powiem wam, że... Nie za dobrze, nie? Nie za dobrze. No dobra, jakiś loot przynajmniej z nich jest. Nic tu nie ma. Jakieś lagi, jakieś takie rzeczy. Dobra, czy ja mam jeszcze coś, co leczy 100 HP? Nie mam już chyba stówy, nie? Gulasz. Urna, no jest nieciekawie, powiem tak. Jest nieciekawie. Dobra, zjedzmy sobie jakieś mięso kopacza jeszcze może. Ciemny grzyb. Zapiszmy sobie. Bo to trzeba zapisywać. No i idźmy dalej. No bo tak, jedną część wyczyściliśmy. Tylko pytanie, jak duża jest ta jaskinia, to po pierwsze. A po drugie, co tam jeszcze w środku jest? Bo wiecie, ja lubię zwiedzać. Umówmy się. Jakby grając w Gothica, w Wiedźmina, czy w jakiegokolwiek innego RPGa. Takiego, wiecie, bardziej złożonego. No to trzeba zwiedzać, no. Po prostu trzeba. Od tego te gry są, żeby zwiedzać. Nie można tutaj sobie przyjść po prostu i wiecie, zlutować to, co się ma i wyjść. To trzeba pozwiedzać troszeczkę. O, esencje lecznicze, proszę bardzo. Jakieś miecze, nie miecze. I złoże żelaza. No właśnie. No właśnie, złoże żelaza. Tylko to dalej jest lipa, bo my nadal nie mamy nic, czym możemy sobie to złoże żelaza wykopać. Ale myślę, że się nie zrespią te gobliny tutaj. Mam nadzieję przynajmniej, że się nie zrespią. Więc będziemy mogli przyjść następnym razem i po prostu dokończyć dzieła. No, tu jest i kretoszczur, i goblin. No nie wiem, co gorsze w sumie. A te kretoszczur... ten kretoszczur w ogóle ma mało HP. On wygląda, jakby uciekał od nich. Chodź tu tym kretoszczurem, gdzie ty uciekasz? Co tu się wydarzyło? On uciekał od goblinów, oni chcieli go... Ty, może chcieli go zjeść, on po prostu im z widelca uciekł. Normalnie ta gosta leża. To zwykłe gobliny są. Chociaż... Nie wygląda na zwykłego, tylko na jakiegoś niebieskiego. A, to tylko poświata była, dobra, bo się coś zbugowało. Myślałem, że to jakiś, wiecie, jakiś niebieski goblin, który będzie dużo lepszy. No kurwa, pojebie mnie za chwilę z nimi.
Ja mogę, dziękuję. Uciekamy, 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 jest przypał. Ale jak one kurwa biją w ogóle, jak w takim trudnym miejscu się jest, nie? Mamy next level. No ty kurwił jeden. Ja pierdolę, ledwo, nie? Dosłownie ledwo. Ja mam 0 HP. Ja mam się czym uleczyć? Od nowa punktów trafień 20%. Nie no, bez jaj. Bez jaj, co? No dobrze, ten rosołek sobie nagotowałem w takiej ilości. Jakieś tam grzybki sobie jeszcze podjemy. Może mięso kopacza będzie lepsze tutaj. Ale jakie jajca w ogóle są z nimi, nie? W sensie ja rozumiem, że może być tak, że jest ciężko. Ale no, te gobliny są po prostu jakieś masakra, nie? Macie jakiś lepszy sposób na zabijanie goblinów? Przecież takie bicie się z nimi jest totalnie absurdalne, nie? Musiałbym mieć jakąś broń, która, nie wiem, atakuje trzech naraz. To wtedy to miałoby największy sens. Bo tak to wygląda tragicznie. Ciekawe, ile ich tu jeszcze jest. Tą drogą. Dokąd prowadzi w ogóle ta droga? O, tu jest na pewno jeden. Dobra, dawaj go. O, to jakiś gobliński wojownik jest. Ty, co jest? Ale on ma damage! No nie! No i tyle było. A tu jakieś klucze, jakiś łuk. O kurna, dobra. O Jezus, jeszcze nie ten save czytałem. O mój Boże, jak na złość, nie? Jak na złość zrobiłem mi z klika. Nie to miało być. Tu mieliśmy być. Tu mieliśmy być, moi drodzy. Już bez cięć, bez przesady. Kurna, zastanawiam się tylko, jak go tam pokonać. Bo sytuacja jest ciężka. A nie mam chyba żadnego przyzwania wilka albo coś. A mogę to... O. Ile mam punktów w ogóle nauki? Mało, dobra. Będę szalał. Podstawy kradzieży. Za 5. A, to ja tyle nie mam, dobra. Ale to dobrze widzieć, że to tak, kurna, z książek się można uczyć. Tak, tego nie wiedziałem wcześniej. To Jorzek tego wcześniej nie wiedział. Pytanie, jak my go mamy tam zabić? Może lodową strzałą? Tak by chyba wypadało zrobić, że magią może. Bo nie, szczerze nie mam pomysłu, nie? Jak go rozwalić tam szybciej i efektywniej. Bo najlepiej by było chyba go stąd wyciągnąć i go po prostu na daleko bić. Tylko wątpię, że uda mi się go stąd wyciągnąć. Bo on nie bez powodu jest tak schowany. Dobra, dostał trochę. Na dziurwę. Chyba tylko się nie mogę dać za bardzo mu trafić i będzie git. No, jeszcze jeden hit. Brawo. Kurwa, 200 expa za niego. I mieczyki jakieś. No dobra, pewnie gówno będę sobie mógł z nimi zrobić, bo będą tak tanie i słabe, no ale trudno. Dobra i to, że w ogóle cokolwiek. Pochodnia, wytrychy, łuk. Ciekawe, czy ten łuk... Zguba... Co? Zguba Arniego. O, taki se, no. Ten mój jest lepszy. Ta moja laska jest lepsza. Dobra, co tu jeszcze? Strzały są. Ciekawe, czy to było ostatnie, co mnie tu spotkało, czy jeszcze coś będzie. Już chyba nic więcej nie ma, nie? Potrzebuję tak, odnowić sobie manę.
Odnowić sobie manę i odnowić sobie HP. Wtedy zapisać. I możemy iść dalej, słuchajcie, w tej sytuacji. A tylko, żeby się zapisało. Jestem ciekaw, co jest wyżej, nie? Ale jak tu był taki gobliński wojownik, który był mega mocny, to podejrzewam, że wyżej czeka nas tylko ich więcej. Ten łuk jest lepszy? Jest, zajebiście. No i o to chodzi, nie? W tym wszystkim, żeby... te miejscówki zwiedzać. O, no i zajebioza. Pozwiedzamy sobie, nabijemy sobie expa. No tylko szkoda, że nie wzięliśmy kurna żadnego kill-offa, nie? Szkoda, no to trzeba będzie nadrobić po prostu. Dobra, tym kretoszczurem gin po prostu. Gdzie ja w ogóle jestem? Bo ewidentnie wychodzę na górę gdzieś. Ewidentnie, o, tu jakiś wilk zginął. Where we are? Słuchajcie. A, tu jest druga droga do miasta Silbach. Okej. Czyli my sobie jakby otworzyliśmy tym sposobem drogę. O kurwa, ile tu wilków. No trudno, no to sobie postrzelajmy. Oj, łuk. Strzał mi się chyba. Zabrakło mi strzał! Dobra, na spokojnie. Uniki. No, przed wilkami trzeba dużo uników robić. No jeszcze strzał. No jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze, brawo. Plus jest taki, że z wilków naprawdę dużo jest rzeczy, nie? Naprawdę dużo jest rzeczy. Szaf królewski, ziele lecznicze. Dobra, to sobie zbierzemy na pewno. Tyk. Gdzie to ziele lecznicze? Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Natomiast wydaje mi się, że żeby tu... którędy myśmy tu poszli? Poczekajcie. Winnica Valerino. Ja koło tego Valerino w ogóle przechodziłem? Wydaje mi się, że nie. I nie mogę zapisać? O, teraz mogę, dobra. No zapiszmy sobie tutaj, żebyśmy się nie wywalili za chwilę. Byłoby przykro. Ale dobrze wiedzieć, że ta droga gdzieś tutaj jest, nie? I że odkryliśmy sobie przejście przez nią i tak dalej. To nam się na pewno przyda w przyszłości. Teraz zjedzmy sobie dwie zupki, których nomen omen zaraz nie będziemy mieć już wcale. Jak tak na to patrzę, no... widzę, że Niewidzialny miał dużo racji w tym, żeby dużo gotować. I to nie tylko ze względu na to, żeby, wiecie, żeby sprzedawać te rzeczy, bo to też było ważne, ale ze względu na to, żeby się mieć czym leczyć, bo tak mi się wydaje przynajmniej, ja nie jestem pewien już, bo wiecie, w Gothica 1 i 2 to ja bardzo dawno temu grałem. Ale tak mi się wydaje, że tam dużo ważniejsza... dużo ważniejsze były potki i leczenie potkami, aniżeli wszystko inne. A tutaj jest zaś odwrotnie. Tutaj to leczenie potkami praktycznie nic nie daje, a przynajmniej na tym etapie, na którym jestem. Ono nic nie daje, a najwięcej daje leczenie po prostu jedzeniem, nie? Wywar z niebieskiego bzu, światło. Okej. 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 To i tyle? Jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, teraz na spokojnie sobie przejdźmy. Do tego ścierwojada. Może ja bym w ogóle był w stanie do niego podejść i go uciukać, jak on śpi. Myślicie, że to się da zrobić? Przejdźmy sobie bliżej.
O nie, on tyle samo damage'a mu zadaje, dobra. Myślałem, że chociaż więcej damage'a mu zadam. Ja biję dwóch? Jak tak biję? Czy tylko czas... Nie, wydawało mi się. Wydawało mi się, że dwóch bije po prostu w tej sytuacji. No, szkoda. Znaczy, według mnie powinno być tak, że no jak jest zasięg tego, to powinienem bić dwóch po prostu, nie? A nie jednego, bo to bez sensu jest delikatnie. Niebieski bez jest tam na górze, tu już nic więcej nie mamy. Tu jakieś polne jagody. Dobra, pozbierajmy sobie to. Bo to wiecie, to jest niby pierdoła. To są rzeczy, których ja nie muszę teoretycznie zbierać, no bo wiecie, nie są mi jakoś tam niesamowicie potrzebne, ale... Ale... One później... Jak jest opcja sprzedać je gdzieś... Tak za sensowną kwotę, nie tam po prostu w sklepie, nie? No to... To procentuje to zbieranie, no bo jednak dostajemy full hajsu... Możemy sobie zrobić lepszy gear czy coś, no i to tak jest jak jest, nie? Zresztą nie muszę was chyba przekonywać, nie? Chyba nie muszę. Bardziej chyba sam siebie przekonuję w tym wszystkim. Żeby faktycznie to robić, aniżeli was. Przecież wy doskonale wiecie, jak działają gry RPG. To ja tu bardziej jestem uczniem niż nauczycielem, więc... Jest jak jest. No dobra. Zejdźmy sobie, czekaj. Tylko czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę, dobra. Można było w dwie strony, tu albo tu, ale wybrałem tą ścieżkę. Mam nadzieję, że ona jest trochę lepsza. Nie widzę, żeby tu były jakieś potwory. Kretoszczury. Kurwa, to nie kretoszczur! To człowiek! Ja pierdolę, ja myślałem, że to kretoszczur! Mówię, dobra, strzelam. No, w sumie tak, nie miałem z czego nawet. Rdest. Oblińskie jagody. Czekajcie, przejdźmy sobie tędy. Widzę, że może, mogą być rzeczy. A pod nami co jest? To jest ten zielony ścierwojad. To z nimi to ja bym się nie chciał bić. One trochę za mocne na ten moment jeszcze. Rdest, goblińskie jagody. Dobra, nie będę biegał przecież za tymi rzeczami. Tu se zbiorę ten bez i pójdźmy z tym ziomkiem pogadać, co tu stoi. To ja może najpierw, zanim pójdę z nim pogadać, to zjedzmy sobie chociaż te mięso kopacza i zapiszmy grę, żeby nie było sytuacji, że ja sobie z nim pogadam. No i on mnie poskłada po prostu chwilę później, ze względu na to, że będę miał za mało HP. Chociaż podejrzewam, że i tak by mnie poskładał, więc już pomińmy. Siemano, Gerkę. Co tutaj robisz? Hej, co tutaj robisz? Próbuję wytropić pewną rzadką zwierzynę, ale swoimi ciężkimi buciorami i zapachem zacierasz jej wszystkie ślady. Dlatego będę wdzięczny, jeśli zaraz opuścisz to miejsce. W porządku, nie będę ci przeszkadzał. Potrzebuję pomocy w odnalezieniu brata. Na co polujesz? Na co polujesz? Dostałem zlecenie od lokalnej gildii na ubicie bestii, która utrudnia życie mieszkańcom Silbach. Podobno zabiła już parę osób i pozostaje nieuchwytna. Jakieś postępy? Z pewnością by były, gdybyś się tu nie zjawił. Nie. No cóż. Potrzebuję pomocy w odnalezieniu brata. Skoro tropisz trudną, uchwytną bestię, to odszukanie jednego rannego człowieka nie powinno sprawić ci kłopotu. Pewnie nie, ale czy to zrobię? Wątpię. Na pewno nie teraz, gdy jestem bliski odszukania zwierzęcia. I tak mam już zadanie utrudnione ciągłym zacieraniem jego śladów przez takich jak ty. Jest jak jest. Ktoś jeszcze tędy przechodził? Ktoś jeszcze tędy przechodził? Patrząc po śladach, była to trójka ludzi. Gdyby nie oni i ty, byłbym o włos od wytropienia celu. Jak dokładnie wyglądały te ślady? Pamiętasz, w którą stronę ślady prowadziły? Pamiętasz, w którą stronę prowadziły ich ślady? W stronę miasta. Z wyjątkiem myśliwych rzadko kto zbacza ze ścieżki. Szczególnie, gdy bestia jest na wolności. Ciekawe, czym jest ta bestia, nie? Jak dokładnie wyglądały te ślady? Jak dokładnie wyglądały te ślady? Pamiętam, że jedne z nich były głęboko zatopione w błocie. Najpewniej należały więc do jakiegoś wielkiego faceta. Drugie ledwo co zagłębiały się w ziemi, a trzecie były nieregularne. Wyglądały jakby osobę, która je zrobiła, ciągnięto po ziemi. Dzięki za informację. Dzięki, Gerkę, dobrze wiedzieć. Do wioski Silbach, do wschodniej bramy, do zachodniej bramy. Nie wiem w sumie jeszcze, w którą stronę pójdziemy. Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Tuż przed miastem
Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.